imię taka gwiazda. Ju, pamiętamy. A Antek był za cyguna, a Wojtek za miedźwiedzia. Był też Żyd, kuzo i jeszcze zwierzęta. A ty żeś był za bociuna i ze wszystkich dziubów, a najwięcej to też zyskało sąsiad. Ju, a ty żeś był żart na bombony. Nie waczta się, lepsi przypomnita, jak rzemś przyweli łódzkiego roku, idzim bez świat do Betleja. Tak rzemś przyweli, jak rzemś szli, a jak byli we środku i chcieli by num co deli, to przyweli. Zagraj ta psiaknie! Wtedy num da węciaska ze zdziurku orzechów jajo. I zawsze my żem dziękowali przesanku. Pamięta tak? Jo! A może bym tego roku też poszli? Czemu nie? Ja też za króla. Za króla? A ty, Franek, to jano za diabła możesz łazić. A ty za śpirć, bo wyglądasz jak trup na lopsie. A ja pamiętam, taka piosenka o trzech królach. My też. No to jedziemy z tym koksem. Przyszli tu do was, myśta się wnet łowinyli i ściodle byli tu na nas i psiachnie nas długości. Myślecie i zimdajek, dobre treliski a szopki, to wtedy dal ta kamerka, każdemu nałoż ta szkopki. A my wam za to życzyszczamy, przeciętnych radosnych. Wiele szczęścia, pomyślności, zawdy, zdrowia i radości. Hejże iny, dyny, dyna, narodził się pan dziecina, Betlejem. Płódź ma szytka kolandować, nasze syca obczarować. Przed nami jeszcze daleka droga, do Betlejemu, do Pana Boga. Żebym się w drodze nie utyrali, to pójdą z nami boscy anieli. Ale mi w drodze jest będzie trzeba, ty nie nam daj ta wódzką sykliwa. A jak ta mata kołacza dajka, a ty jesteś szkodki, ty ślichowajka. My zaś dzieci nie łowa spowiamy. Że szczerze, żeś ta deli musami, a uwum za to szczot, że zapłaci wasza komora festy z bogaci. Co by głupsza lepsi darowało i tak bocko serce mi bolało, zaś przy wuby wum przostula, masza rozumieć o łotrzy króla. Panu Jezusowi, żebra.
wszystkie ludziska weszli czekają. Na koranniku, bo wita, jak koranniki, jaka chałupa łomino, to masia rozumieć, te co we mnie mieszkają, całki ci się narazili. To tedy patrzajma, co by nikogo nie ominąć i wszystkim życzyć świąt radosnych, szczęścia, pomyślności, dużo zdrowia, 100 lat, życia i wiele radości. A ja bym chciała złożyć piękne życzenie na te radosne Boże Narodzenie. Kosów, jabełka, łogonek nie krótki, a we w pracy rozumu niewiele, to zawdy w święta jaje cichutki i życzyć chce dobra wiela. No jak już diabeł życzenia składa, tu skończona je nasza biesiada. Ruszymy dalej we swoją drogę, kolaniki dziękujta i dawaj ta noga. Wprowadziła nas świąteczny kolędowy nastrój. Tym samym uroczyście rozpoczęła, będąc już naszą przedszkolną tradycją, coroczny kiermasz świąteczny. A teraz, już oficjalnie, chciałabym Państwa powitać na uroczystości zorganizowanej z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. A w szczególności witam wójta gminy Zdlewo, pana Artura Herolda. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zdlewie, panią Anetę Osowską. Dyrektor Gminnego Przedszkola w Zdlewie, panią Barbę Cyrson. Witam przyjaciół przedszkola, przedsiębiorców, wszystkich rodziców, dziadków i was, kochane dzieci. Szanowni Państwo, ja krótko przedstawię harmonogram naszego dzisiejszego spotkania. Za moment dzieci z przedszkola w Zdlewie zaprezentują nam jasełka. Potem nastąpi uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu na najciekawszy strojek świąteczny. Następnie dzieci z oddziału zamiejscowego w Bytonii wykonają pastorałki w języku angielskim. Zostaną licytowane strojki. Na koniec usłyszymy dwie pastorałki w wykonaniu dzieci z grupy Motylki. Na sali pojawią się za moment puszki, z których zebrane datki będą przeznaczone na leczenie pani Ireny Czarnota. W przerwach sprzedawane będą cegiełki świąteczne. Koszt takiej jednej cegiełki to 5 zł. Z tego co wiem, to każda jest pełna, to znaczy są nagrody gwarantowane, bardzo ciekawe, można wygrać na przykład bon do fryzjera, kosmetyczki, galanterię skórzaną, artykuły gospodarstwa domowego i wiele, wiele innych. Także zapraszam do zakupów. Jeszcze jedna informacja, spośród wszystkich tych cegiełek zostaną wylosowane dwie nagrody specjalne, a mianowicie są to zaproszenia na bal sylwestrowy do restauracji K2
takie zaproszenie ma wartość 500 zł i są dwie takie nagrody, także zapraszam, warto kupować. W sali obok, tak jak co roku, znajdują się ozdoby świąteczne. Można nabyć ciasto, kawę, pierniki. To między przerwami w występach można sobie tam zejść i zakupić. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony jak zwykle zostanie na potrzeby naszego przedszkola. I już w tym miejscu chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wsparli nasze dzisiejsze spotkanie. Bez was, bez waszej pomocy, no po prostu nie byłoby takiej możliwości, aby się spotkać. Zanim dzieci wystawią jasełko, poproszę pana wójta Arkadiusza Herold o zabranie głosu. Może być Arkadiusz, jesteśmy obrażeni tej bardziej. Oczywiście, dziękuję bardzo. Pani dyrektor, szanowni państwo, no, widzę liczne grono aniołków, nie tylko to dobrze wróży. Im bardziej liczna grupa dzieci, tym to oczywiście bardzo cieszy, bo rozwój gminy jest zapewniony. Jak widzimy, sala wypełniona po brzegi, są szanowni nauczyciele, kochani rodzice, babcie, dziadkowie, także widzę uśmiechnięte. O, fajnie się cieszymy wszyscy, ale także są nie tylko zacni goście, ale przede wszystkim są kochane nasze dzieci. Witam was, całą wspólnotę, z całego serca na dzisiejszym spotkaniu. Widzicie państwo o charakterze świątecznym, cicha noc, święta noc. Śpiewać nie zamierzam na razie, ale taki charakter to też by wypadało w pewnym momencie. Ale to będą zaraz robić nasze kochane dzieci, bo tu będzie się działo tak naprawdę. Będą występy dzieci, będzie kiermasz, tak, zgadza się. I nie tylko, tych atrakcji tak naprawdę jest bardzo wiele zapewnionych. Ja natomiast jako wójt chciałbym też złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji świąt, ale zanim to nastąpi, pozwolicie państwo, że także przedłożę kilka informacji, dosłownie kilka, bo dzisiaj to dzieci pod piedestale są najważniejsze. Odnośnie tego, co miało miejsce, co się wydarzyło w 2016 roku. A mianowicie, szanowni państwo, zacznę od tego, że został taki news, i to jest zaakceptowane, pani dyrektor, rozbudowa przedszkola w Zblegu. To jest w scenariuszu wpisane, to będzie miało miejsce, tak? Naprawdę. Muszę w ogóle powiedzieć, szanowni państwo, że ten rok 2016 był dla nas rokiem takim sprzyjającym, pomyślnym. Bo to nie tylko OZE z podatku VAT na poziomie ponad 2 milionów złotych. Szczególnie także tutaj wtedy miejsce na inwestycje różnego rodzaju. Państwo widzicie, ten wizerunek naszej gminy się zmienia, ale także chciałem tutaj zaakcentować mocno i też przedłożyć państwo, że jest pozytywna opinia i akces od strony Polskiej Spółki Gazowej na projekt gazownictwa. Będzie to miało miejsce w 2018-2019 roku. Sam projekt ma powstać w 2017 roku. Takim newsem także dla mnie istotnym, ważnym dla funkcjonowania naszej gminy, szanowni państwo, jest to, że udało nam się po raz pierwszy w historii samorządności pozyskać środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po raz pierwszy. Na dwie strategiczne inwestycje. To jest Gajowa i ciąg pieszy rowerowy Porzechowo-Wieki. Coś niesamowitego i pięknego po prostu będzie się też działo, ale także państwo jesteście tymi świadkami tutaj w tym 2016 roku, że także wypisaliśmy się ze Związku Gmin Wieżyca. Czyli gospodarkę śmieciową prowadzimy we własnym zakresie. Życzę wam, drogie kochane dzieci, tego uśmiechu, tej radości, oczywiście wielu prezentów. Spodziewacie się świętego Mikołaja Gwiazdora dzieci, tak? Może podpowiesz tutaj mi to. Tak, dzieci się spodziewają, rodzice też się spodziewają. Tak, oczywiście ja życzę z całego serca wspaniałych świąt. Niech oczywiście ten, dla mnie ten świąteczny czas, jak państwo widzicie, o pełen magii, uroku, ale także święty czas napełni i da nam właśnie tą siłę, tą energię, która jest bardzo widoczna u dzieci. Napełni nas taką mocą na kolejne dni, na kolejny rok 2017. Moi drodzy, niech wam się darzy jak najlepiej. Na ręce pani dyrektor przygotowałem taką choinkę jubilnych. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego, na wszystkim życzę. Proszę bardzo. Gromkie brawa może dla pani dyrektor, dla organizatorów. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy. A teraz zapraszam wszystkich do wspólnego obejrzenia
przedstawienie jasełkowego w wykonaniu dzieci z przedszkola z Plenia. Gorącymi brawami przywitajmy. Żeby uczyć się miłości. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. Dlatego dziś przedstawiamy nasze jasełka. Idą, idą trzej królowie, gwiazda ich prowadzi. Śpieszą się, Jezusa powitać są raki. Przyjaciele, moi drodzy, dokąd my idziemy? Tam, gdzie gwiazda i ślepkarze, tam się dostać chcemy. To niezwykłe, niesłychane, gdzie zawiodą nas te drogi? Przeniesiono do zachodu najlepsze towary. Co my damy, gdy przyjdziemy?
Zobacz, Mira budzi się, by i kadzidło mamy. A do tego jeszcze złoto, żeby się dalej. Przeniesiemy mu wychodem najlepsze towary. Kiedy będę wreszcie drogę zakończymy, to dzieciątku nisko do nóg się skłonimy. Pasterze ułożyli się przy ognisku i zasnęli. Jeden tylko czuwał. Naraz rozejrzał się w koło, gdy zwykła jasność ukazała się w Betlejem. Bajte, ogień z nieba leci, bajte, krzyją, stawajcie, ogień z nieba leci. Co się dzieje? Wielki ogień nad Betlejem, strachy nad strachami. Jasność bije płomieniami, uciekają stąd. Pokój wam, nie bójcie się, mili pastuszkowie. Oto w Betlejem, w ubogiej stajence, narodził się Jezus, Zbawiciel świata. Pójdźcie pokłonić się Jemu. Jak go poznamy? Czego znajdziemy? Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Do Betlejem, pasterze, śpieszmy się, pomnika się z życia małego. Zaśpiewam ci czule.
ogniskowie kłaniają się pod niebie. Zaśpiewajcie i zatańczcie Panu, Panu Bogu swemu. Zaśpiewajcie i...
Miodu pewne gary. Ja zająłem się, aby odkoczyć mi się śnią. Trzeba darować moje dary. Moje zawody i na co nie zatrzymać.
Boże, bądź pochwalony, stworzył świat cały, ogrzej serca ludzi, niech Twoje spojrzenie miłość w nich rozbudzi. Witaj, Jezu, Panie, Ciebie dobry nasz. Dzisiaj przychodzimy do stajenki, Ty nas dobrze znasz. My, małe śnieżynki, otoczymy Twój żłóbecz. Z radością szepniemy śniegiem po całym świecie. O Boże, dzieci, ponieść rączkę małą długo, za dzieci z ich rodzicami, aby słowo, co chciałem się stało i zamieszkało między nami. Śnieżynki, rozsypcie z weselem przed wasze kosztowne brylanty. Niech się wszyscy cieszą w ten zimowy czas, że Zbawiciel Świata zamieszka wśród nas. Ukłonimy się Tobie, uściskamy, abyś do nas się uśmiechnął, jednym już kochamy. O, popatrzcie, do stajenki idą trzej królowie w pięknych, drogich płatach i w koronach na głowie. Nie,
Gwiazda twoja mnie do ciebie prosto prowadziła. Złoto w darze ci przyniosłem, dzieciaczko miła. Ja przyniosłem ci kadzidło wonne i pachnące, żeby uczyć się dziecię, bo to na sianku leży. A dla ciebie wonna mirna, dla ciebie zadzwona, bo z wielkiego nieba zeszedł, aby cierpieć za nas. Raduje się Matka Święta, że o jej synku każdy pamięta. Boża dziecina, co na świat zbawi, za to wam wszystkim pobłogosławi. Bóg wam zapłać, moi mili, dzieciom do snu go wychyli i zmęczone oczka mrugły, więc nie bawmy się utrudzi. Tylko pokłon mu oddajmy i wesoło zaśpiewajmy. Thank you.
Prawdziwy teatr, pięknie zaśpiewaliście kolędy, także gratuluję zarówno dzieciom, jak i nauczycielkom, które przygotowały dzieci. Gorące brawo.
serdecznie. Również ja w moim imieniu i wszystkich pracowników przedszkola bardzo dziękuję za to, że tak licznie zebraliście się tutaj, za to, że znaleźliście dla nas czas i jesteście tutaj z nami. Bardzo się z tego ogromnie cieszę. Korzystając z okazji, chciałabym bardzo serdecznie Państwu podziękować też za to, że wspieraliście nas w przygotowaniu tej uroczystości. Dziękuję wszystkim rodzicom, nauczycielom, pracownikom przedszkola, ale też sponsorom naszym, zarówno osobom prywatnym, jak i firmom, większym i mniejszym z terenu całej naszej gminy, za to, że wspomogliście nasz kiermasz świąteczny, loterię fantową. A wiecie Państwo o tym, że środki, które zbierzemy tutaj dzisiaj, są przeznaczone na potrzeby naszego przedszkola. Trzymamy kulka za słowo i liczymy na to, że nasze przedszkole będzie rozbudowane, a w związku z tym też potrzeby nasze będą olbrzymie. Także liczymy na Państwa dobre serce i przekonaliśmy się, że już to serce ogromne, dobre macie, także liczymy na jeszcze większą pomoc i wsparcie. Chciałabym przy okazji też złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Życzę, aby święta, wieczór wigilijny i cały nadchodzący nowy rok upłynął Państwu w szczęściu, radości, abyście byli zdrowi. Ale idziemy tam. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Teraz poproszę organizatorki konkursu na najciekawszy stroik bożonarodzeniowy. Poproszę Małgosię i Martę o wręczenie nagród. Więc doszliśmy do tego cudownego momentu, kiedy laureaci konkursu na najciekawszy stroik świąteczny otrzymają nagrody. Poproszę pana wójta i panią dyrektor o to, żeby te nagrody wręczyli. Bardzo dużo prac, ale niestety mogliśmy nagrodzić tylko 3, a 2 dostały wyróżnienie. Wyróżnienie utrzymują Martusia Podwojska, wielkie brawa, oraz Michał Radkowski. Chodź Michałku. Marta Podwojska, pewnie się przybiera, więc... Michał. Ogromne brawa. A nagrodę otrzymuje Maksio Grudziński. My się chyba też przebieramy w tym momencie. Marcel Szarma. Marcel Szarma. Chyba nie ma znaku Marcelka. Jest, on już się do nas zbliżają. Trzecia nagroda. Franciszek Kampalec. Jest nasza Martusia. Wyróżnienie. Czy jest z nami Franek? Jeszcze raz poprosiłem Maksia Prędzińskiego. Albo może jest mama, albo braciszek. Poprosimy mamę. Gratulujemy wszystkim laureatom. Dziękuję za rozdanie nagród i brawa dla wszystkich uczestników. Te wszystkie prace będzie można oglądać i zapytać.
świątecznym, a część z nich zostanie poddana licytacji. Teraz gorąco powitajmy na scenie dzieci z oddziału zamiejscowego w Bytomiu. Dzieci zaśpiewają nam dwie pastorałki w języku angielskim. Zapraszamy. Marciu. W przedszkole. Zaczynamy, tak? Cena? Cena minimalna 50 zł. To jest tutaj Mikołaj na saniach, wykonany chyba już własnoręcznie, tak? To jest dziergany. No tak, wiadomo, ale ktoś naprawdę wykonał tutaj kawał ciężkiej roboty, także zapraszamy do licytacji. Kto daje 50 zł? Mamy, proszę Państwa, chętną. 50 zł, tak? 50 zł po raz pierwszy. Proszę Państwa, prac jest tylko 5, zapraszamy. Także to da 75. 75 jest, 75. Super, dziękujemy. Także ta licytacja będzie trwała króciutko. Po raz drugi 75 zł. Kto da stówkę? Proszę Państwa, Pani Dyrektor, brawo. Dziękujemy. Może 125 się uda? Jest 125 zł. A 150? Brawo. 150 zł. 150 zł po raz pierwszy. 175? Damy radę? 175 ekstra. Brawo, super, naprawdę. Dobra, 200 zł. Czy ktoś jest chętny na 200 zł? Nie widzimy. O, brawo. 200 zł, brawo za szczery gest. 200 zł po raz pierwszy.
200 złotych po raz drugi i 200 złotych po raz trzeci. Gratulacje! Brawo! Dziękujemy! Ja myślę, że teraz ten strój. Strojek w sam raz na stół wigilijny, szanowni państwo. Świeca gotowa, zapraszamy. 50 złotych. Przystroi nam tutaj ten strojek w noc wigilijną, nada świetnego klimatu, także zapraszamy do kupna. 50 zł po raz pierwszy. Czekamy, brawo, 50 zł. Jest, mamy 50 zł. 75? 75. Kto da stówkę? To jest naturalne, jest. Naturalne jest tutaj. Brawo, brawo, mamy 100 zł. Jest 100 zł. Jest 100 zł, tak. Czy ktoś da 125? Chyba nie, bo to dziecko, no tak. Może nie będziemy dzieci naciągać? Jest 100 zł. Po raz pierwszy. Po raz drugi. Poczekaj, poczekaj. Nie oddamy tak łatwo. No nie oddamy tak łatwo. Proszę, to jest ręcznie wykonana praca. Docejmy, naprawdę. Ktoś miał czas, żeby to wykonać? 120 mamy. Ile mamy? A ja? 100 zł. 100 zł. 100 zł. 100 zł po raz drugi. 125. Mamy 125 zł. Kto da więcej? 150? 150 zł. No. 150 po raz pierwszy. Teraz jeszcze ewentualnie możemy sprzedać za 150. 150 po raz drugi i 150 po raz trzeci. Gratulacje, brawo. Teraz tak. Może ta choinka, choinka jest bardzo ładna tutaj. Jest bardzo ciężka, także naprawdę. Trzymała bezpiecznie, bo nie chcę, żeby mi spadło. Naprawdę kawał dobrej roboty. Tak, coś pięknego. To jest choinka z takich. Trzymam, tak. Choinka z prezentami. Bardzo, bardzo ktoś się napracował. Tak, bo jest bałwany, jest mnóstwo małych prezentów. Ja myślę, że 75 musimy zacząć od 75. Ja myślę tak, 75. To jest cena minimalna, bo naprawdę trzeba docenić tę pracę. 75 po raz pierwszy. Ja postawię, bo ciężkie. Mamy chętnego na 70, jest, 75 zł mamy już. Jest. Super. To co, mamy 75 po raz pierwszy. Czy ktoś da 100 zł? Ta choinka jest wykonana tutaj z gałązek. To wszystko jest razem po prostu sklejone do tego przyozdobienia pięknie. Ozdobione na coś pięknego. 75 po raz pierwszy. 100 zł. 100 zł. 100 zł. Brawo, brawo dla pana. Brawo, bo udziela się tutaj. Tak, bardzo dziękujemy. 100 zł po raz pierwszy. 100 zł mamy. No to piękną choinkę z bałwankiem, z prezencikami. 150. 125. 125 zł. 125 zł po raz pierwszy. Po raz pierwszy. Czy 150 się uda? 150 zł. Okrągła kwota. 150 zł. Nie będziemy musieli tutaj. Jest 150. Brawo. 150. Brawo. Zapraszamy dalej do widza. Czy może ktoś jeszcze chętny? 175. 150 po raz drugi. I 150 zł oddajemy? Czy nie oddajemy? No oddajmy wtedy. Oddajemy 150 zł po raz trzeci. Ja bym jeszcze się podzyskowała trochę. To jest bardzo ładna praca. Ale to przy następnym. Dziękujemy państwu serdecznie. Thank you.
Ci dziękujemy, Motylko. Jeszcze raz ogromne brawo. A teraz, proszę Państwa, nastąpi bardzo długo wyczekiwany moment, ponieważ w tym momencie poproszę na scenę Franka wraz z siostrą Laurą i zostaną rozlosowane nagrody główne o wartości 500 zł, czyli dwa podwójne zaproszenia na wal sylwestrowy w restauracji K2. Wszyscy wyciągają losy, sprawdzają, ponieważ odbiór będzie tylko osobisty. Wygrał i wybrał. Proszę Państwa, numer 330. Gdzie jest szczęśliwiec albo osoba, która odbierze tą niezwykłą nagrodę? 330, gratulacje na pana Karola! Sprzedawcy losów! Laura, poproszę o kartę wręczenie. Brawo, brawo. Sprawdzę, czy Państwo wszystko się zgadza. 330. Warto było sprzedawać losy. I uwaga, ale jest jeszcze druga nagroda, więc spokojnie. Powyciągajmy karteczki raz jeszcze. Franio mocno zamiesza. Mocno, mocno. Grałeś? No już coś się ma. Co ty tutaj masz? Znowu z trójką na początku. Tym razem 360. Gratulujemy! Ogromne brawa! Druga nagroda! Brawo, brawo! I znowu mężczyzna. No, mam nadzieję, że zaproszą kobiety. Wszystko się zgadza, jeszcze sprawdzamy. 360, gratulacje. Dziękujemy Frankowi.